Droga w murawkach, o budowie której informowaliśmy jeszcze niedawno, została zakończona. Jesteśmy na drodze w miejscowości Murawki. Wcześniej była to droga nieutwardzona. Oczywiście o nawierzchni, trudno powiedzieć, żwirowej, ale taki miała charakter. Chcieliśmy tą drogę przebudować, bo były sygnały ze strony mieszkańców, rolników, że ta droga w okresie wiosenno-jesiennym nie nadaje się do użytku i ciężko samochodem, nawet osobowym, wyjechać. W związku z tym pozyskaliśmy środki od pana marszałka w kwocie 115 tysięcy. Są to środki pochodzące z FOGR-u. Firma, która wykonywała, to jest firma pana Wiesława Ogrodowczyka z Działdowa. Dosyć szybko to zostało i sprawnie wykonane. Mam nadzieję, że ta droga będzie służyła mieszkańcom jak najdłużej, a rolnicy, którzy korzystają z pól, będą dbać o tą drogę, bo to nie tylko dla mieszkańców jest, ale także przede wszystkim dla rolników, którzy muszą wykonywać prace polowe i muszą dojechać do swojego pola. Serdecznie dziękuję panu marszałkowi za wsparcie finansowe. Co roku otrzymujemy takie wsparcie. W tym roku jest ta kwota trochę wyższa, no ale wiadomo, jest inflacja i tych środków potrzeba jak najwięcej. Akurat mam przyjemność reprezentować na oddaniu inwestycji pochodzącej z środków z tytułu wyłączeń użytków rolnych. W tym roku była spora kwota, prawie 5 milionów. Chętnie gminy z tych środków korzystały i dzisiaj już mamy przykład realny w rzeczywistości oddania takiej inwestycji. 650 metrów drogi gminnej do pól. Droga została znacznie poszerzona, 5 metrów i pobocza stosownie zagęszczona i biorąc pod uwagę, że dzisiaj rolnicy korzystają z bardziej masywnego, dużego sprzętu rolniczego, wydaje się, że tego typu inwestycje są bardzo wskazane i każdego roku większość gmin, a gmina Płośnica praktycznie co roku z tego funduszu korzysta i co roku w jakiejś miejscowości poprawia, unowocześnia te drogi tak zwane do pól. Nowa droga, choć gruntowa, poprawi komfort i bezpieczeństwo kierowców.